Południowo-zachodni kraniec Irlandii stanowi przylądek Misenhead. W niewielkiej od niego odległości znajduje się maleńka, skalista wysepka, na której stoi latarnia morska Fastnet Rock. Zbudowana na skale wystającej 30 metrów nad poziom morza, jest drugą latarnią w tym miejscu. Resztki jej poprzedniczki wciąż znajdują się na skalnej półce wyspy. Murowana ze sprowadzonego z Cornwalli granitu wieża ma 16 metrów średnicy u podstawy i 45 metrów wysokości. W 1985 roku w latarnię uderzyła fala o wysokości 48 metrów, zaś w październiku 2017 roku podczas huraganu Ophelia zarejestrowano podmuch wiatru o prędkości 191 km na godzinę. Latarnię Fastnet Rock nazywano łzą Irlandii. Jest to bowiem ostatni skrawek lądu, jaki widzieli emigranci opuszczający wyspę podczas Great Famine, wielkiej zarazy ziemniaczanej w połowie XIX wieku, kiedy to z głodu umarło około miliona ludzi, a 6 milionów w drugim półwieczu XIX wieku wyemigrowało za ocean. Latarnia jest również punktem zwrotnym prestiżowych regat żeglarskich Fastnet Race. Regaty rozgrywane są od 1925 roku co dwa lata na trasie liczącej 700 mil morskich, czyli 1300 km. Wyścig należy do wielkiej trójki najbardziej wymagających krótkich regat morskich obok regat Sydney Hobart i Newport Bermudy. Start ma miejsce w Cowes na wyspie Wight, następnie jachty płyną kanałem La Manche, mijają rafę Seven Stones, na której rozbił się tankowiec Torrey Canyon, wpływają na Morze Celtyckie, okrążają latarnię Fastnet Rock i wokół niebezpiecznego archipelagu wysp Scilly wracają do Anglii na metę w Plymouth. Sponsorem wyścigu jest szwajcarska firma Rolex. W 2021 roku, nie bez protestów żeglarzy, zmieniono miejsce zakończenia regat z Plymouth na Cherbourg we Francji. Fastnet Race to wymagający wyścig. Odbywające się w sierpniu regaty bardzo często napotykają na Morzu Celtyckim bardzo silne, graniczące z wichurą wiatry. Fronty atmosferyczne znad północnego Atlantyku, przesuwające się nad Irlandią i Wielką Brytanią, gwarantują stale zmieniający się wzór pogody, którego zrozumienie jest kluczem do sukcesu w wyścigu. Nic dziwnego, że wyścig obfituje w dramatyczne wydarzenia. W 1985 roku jednym z faworytów był jacht Drum, którego właścicielem był wokalista zespołu Duran Duran, Simon Le Bon. Niestety, na skutek wady konstrukcyjnej podczas rejsu odpadł falszkil, w efekcie czego jacht odwrócił się do góry stępką. 6 załogantów, w tym Le Bon, zostali uwięzieni w przewróconym kadłubie. Na szczęście pomoc nadeszła w ciągu 20 minut i wszyscy żeglarze zostali uratowani. W 1999 roku zawodnicy mogli obserwować całkowite zaćmienie słońca, jakie miało miejsce nad Morzem Celtyckim. W 2007 roku po raz pierwszy ustalono limit startujących załóg na 300 łodzi. Tego samego roku start wyścigu został przesunięty o 25 godzin z powodu ostrzeżenia pogodowego. Był to pierwszy taki przypadek w 83-letniej historii regat. Nocne wichury i ekstremalne warunki na morzu zmusiły ponad 3/4 jachtów do wycofania się z wyścigu. 4 lata później, w 2011 roku, 30-metrowy jacht Rambler odwrócił się stępką do góry, gdy jego falszkil oderwał się między Fastnet Rock a boją kursową Pantanius Buoy. Cała 21-osobowa załoga została uratowana. 16 żeglarzy przez łódź ratunkową Hilda Jarrett z irlandzkiego Baltimore, pozostałych 5 po 2,5-godzinnym pobycie w wodzie,
przez statek nurkowy Wave Chieftain. Do czasu odholowania wraku do zatoki Barley Cove w Irlandii jachtowi wartemu 10 milionów dolarów asystował okręt patrolowy irlandzkiej marynarki wojennej IFA. Najtragiczniejsze regaty miały miejsce w roku 1979. Zginęło w nich wówczas 19 osób, 15 żeglarzy i 4 ratowników. W akcji ratunkowej, która była największą tego typu operacją w czasach pokoju, uczestniczyły 4000 ludzi. Sierpnia 1979 roku na starcie 28 regat Fastnet Race stanęły 303 jachty z 22 krajów. 2,5 tysiąca żeglarzy miało przed sobą 700 mil morskich. Owego dnia prognoza pogody z godziny 13.55 przewidywała wiatry południowo-zachodnie o sile od 4 do 5 stopni, w porywach 6 do 7 stopni Beauforta. I rzeczywiście, do 13 sierpnia wiało 6 do 7, chwilami do 8 stopni Beauforta. Na czele stawki znajdował się jacht Kiaola, który miał szansę pobić rekord trasy ustanowiony 8 lat wcześniej przez australijskiego Ragamuffin. To był nietypowy dla tej pory roku gwałtowny, niszczycielski i całkowicie nieprzewidywalny sztorm. 13 sierpnia atlantycki niż, znajdujący się około 200 mil morskich od Irlandii, zaczął się gwałtownie pogłębiać i skręcać na północny zachód. Do 14 sierpnia centrum przesunęło się nad wyspę. Lądowe stacje meteorologiczne informowały o silnych wiatrach, wiejących od strony morza z nad obszaru wyścigu. Zapowiadano wiatry o sile do 10 stopni Beauforta, choć wielu żeglarzy uczestniczących w regatach oceniało je na 11 stopni. Ciśnienie spadło do 979 hektopaskali. Wraz ze wzrostem siły wiatru zaczęły napływać pierwsze wezwania o pomoc. Przed północą stacjonująca w irlandzkim Baltimore łódź ratunkowa Robert wypłynęła na pomoc jachtowi Regardless, który stracił ster. Potem nadano przez radio sygnał Mayday z jachtów Wild Goose, Akanito i Magic. O 3 nad ranem 3 irlandzkie i 1 angielska łódź ratunkowa płynęły na poszukiwania pół tuzina zagrożonych jachtów. Do godziny 6.30 w powietrzu znajdowały się już 3 helikoptery i samolot poszukiwawczo-ratowniczy. Załogi śmigłowców monitorowały eter i obserwowały wzburzone morze, szukając jachtów w niebezpieczeństwie. Ocean patrolowały także łodzie ratownicze, okręty Royal Navy, okręt patrolowy Deadras irlandzkiej marynarki wojennej, holowniki, kutry, tankowiec, statek ochrony rybołówstwa Anglesey i pełniąca funkcję jednostki ochraniającej regaty, holenderska fregata Overijssel, a nawet irlandzki prom pasażerski Kiliem. Zewsząd płynęły wezwania o pomoc, które nakładały się na siebie i mieszały. W natłoku informacji nie było wiadomo, czy przewrócił się jeden jacht czy 10, na którym z nich doszło do utraty steru, a na którym załogi, i gdzie w ogóle byli wzywający pomocy. Na 20 tysiącach mil kwadratowych, przy tak słabej widoczności, ratownicy byli niemal bezradni i tylko szczęśliwy traf pozwalał im odnaleźć jacht w tarapatach. Większość żeglarzy chciała opuścić pokłady jachtów, ale nie było to łatwe. Podniesienie człowieka na pokład helikoptera zmiotanego na wszystkie strony jachtu, którego maszt lub takielunek mogą zaczepić o linę wciągarki, jest bardzo trudne, niekiedy wręcz niemożliwe. Niejednokrotnie żeglarze musieli wskakiwać do wzburzonej wody, odpływać od jachtów i dopiero wówczas mogli być podniesieni w powietrze.
Zwycięzcą regat został 61-stopowy, czyli 18-metrowy jacht Tenages, którego właścicielem i kapitanem był założyciel stacji CNN Ted Turner. Jeden ze startujących żeglarzy powiedział gazecie The Southern Star, że śmierci można było uniknąć, gdyby zapał do rywalizacji ustąpił miejsca zdrowemu rozsądkowi. Chociaż oficjalna liczba ofiar śmiertelnych w regatach mówi o 15 żeglarzach i 4 ratownikach, według emerytowanego komandora Johna Kavanagh, który podczas akcji ratunkowej dowodził irlandzkim okrętem patrolowym Dedra, liczbę tę należy powiększyć o 6 widzów, w tym młodą parę będącą w podróży poślubnej, którzy na katamaranie popłynęli przyglądać się z bliska regatom. Kiedy podnieśliśmy ten przewrócony katamaran, powiedział Kavanagh, znaleźliśmy ciała całej 4-osobowej załogi, ale ciał młodej pary nigdy nie odnaleziono. Fastnet Race 1979 były najtragiczniejszymi regatami w historii wyścigów żeglarskich. Przez 20 godzin ponad 2000 żeglarzy walczyło o życie z kilkunastometrowej wysokości falami. Zginęło 15 żeglarzy i 4 ratowników, 24 jachty zostały porzucone, a 5 z nich zatonęło. Z pokładów zabrano 136 żeglarzy, a regaty ukończyło zaledwie 85 jachtów. Należy zadać sobie pytanie, w jaki sposób mogło dojść do uszkodzenia tak wielu jachtów. Spośród 303 jednostek 100 położyło się na wodzie, a co najmniej 75 zostało odwróconych kilem do góry. Otóż do końca lat 60. jachty oceaniczne były wąskie, ciężkie i niezwykle stabilne, potrafiące wstać z przechyłu wynoszącego nawet 120 stopni. W latach 70. do regat morskich zaczęto projektować jachty niewiele większe od śródlądowych żaglówek, ponieważ dawały one bardzo korzystny przelicznik i pozwalały uplasować się wyżej w klasyfikacji końcowej. Jachty startujące w Fastnet w 1979 roku były delikatne i słabe, ponieważ były stosunkowo małe. Ich długości mieściły się przeważnie w przedziale od 9 do 11,5 metra. Wystarczyła mocna boczna fala, by taki jacht obracał się stępką do góry i trwał tak, dopóki kolejna fala nie uderzyła w kil i nie postawiła jachtu masztem do góry. Kolejnym, często zadawanym pytaniem było, dlaczego organizatorzy nie przerwali regat. Otóż w chwili ich rozpoczęcia nic nie zapowiadało tak niszczycielskiego sztormu. Natomiast przerwanie wyścigu w trakcie niczego nie zmienia w bezpieczeństwie zawodników. Jeśli jachty znajdują się 100 mil od brzegu, to i tak nie są w stanie natychmiast się schronić na brzeg i wciąż pozostają na oceanie. Uczestnik regat John Rosemanier w swej książce Fastnet Force 10, wydanej w Polsce pod tytułem Fastnet 79, napisał: gdy wchodziliśmy do portu w Plymouth, na kei stał tłum poważnych kobiet i mężczyzn, złożony z żon i mężów, sióstr i braci, córek i synów oraz przyjaciół. Wszyscy oni wpatrywali się smutno w wody kanału angielskiego. Od stuleci Plymouth jest miastem portowym, handlowym i wojennym. Na nabrzeżu zapewne już setki razy gromadziły się wdowy. Myślę jednak, że nigdy przedtem nie zeszło się tam tak wielu ludzi zamartwiających się o ponad 2000 żeglarzy. Patrząc na ten milczący tłum, zrozumiałem, że historia regat Fastnet z 1979 roku ma 2 poziomy. Na pierwszym mamy opowieść o żeglarzach walczących na morzu, na drugim relacje o wojnie z okrutnym wrogiem.